No hej, hej, tutaj Serafin, wasz ukochany kociak Serafin. I pamiętajcie, że to, że mam podniesioną koszulkę, to nie znaczy, że jestem gorszy. Zapraszam na film. Hej, hej, tutaj Jessie, wasz ukochany, najdroższy kociak Jessie. Jeśli mam być z wami szczery, otwarty i mówić tylko prawdę i tylko prawdę i moja wina, moja wielka wina, to nie mam pojęcia, kto to jest. Nie mam również pojęcia, skąd ten człowiek wziął się na YouTube i nie wiem też, dlaczego ten filmik jest tak popularny, chociaż nie, to akurat wiem, ponieważ on jest zjebany i po prostu jest z tego beka. Wiem, że filmik jest stary, ale nie nagrywałem jeszcze o tym, więc no grzechem by było po prostu to pominąć. Słuchajcie, dziś chciałbym się odnieść do pewnej kwestii. Otóż, twierdzicie podobno w komentarzach, że ja, it's me, jestem chory psychicznie. Otóż, to nieprawda, to nieprawda. Czy ja wyglądam na chorego psychicznie? Pytam się was. No, jeśli mam być szczery, to wyglądasz na chorego psychicznie, ponieważ it's me, it's moje, to jest moje zdanie, że jesteś chory psychicznie. Wydaje mi się, że ten człowiek po prostu nawiązuje troszeczkę swoim stylem do Joanny Krupy, która w swoich polskich zdaniach również wstawia taki akcent, taki troszeczkę amerykański akcent, yes, you know. Jessie chce być taki sam. Together z Joanna Krupa. Joanna Krupa, I'm sorry. Kurwa mać. Auć. Pierdolony. Doniczka pierdolona. Po pierwsze, to nie doniczka jest popierdolona, tylko ty jesteś popierdolony, ponieważ to ty się w nią uderzyłeś, a nie ona uderzyła ciebie. I po drugie, idź pod prysznic i umyj włosy, bo mam wrażenie, że mógłbym wziąć kromkę chleba, przejechać nią tutaj i miałbym normalnie już masło albo smalec. Więc szła sobie pewna pani, babka, kobieta w miniówce po ulicy. Normalnie sobie szła po ulicy. No, cyc do przodu, tyłek do tyłu i szła. I ja chciałem ją ostrzec przed jakimiś mężczyznami, wiecie. Napakowani byli i za nią podążali za nią po ulicy tej właśnie. No, prawdopodobnie chcieli ją zgwałcić. Faktycznie to już może być pierwszy stopień zagrożenia, że faceci, wiecie, napakowani, podążają za kobietą na ulicy. To już jest pierwszy stopień ostrzeżenia, po prostu trzeba spierdalać. Jak widzisz, jak idzie za tobą ktoś napakowany, to musisz spierdalać, bo oczywiście jak jest napakowany, to pewnie jest agresywny, nie? Ja do niej mówię, run bitch, run! To znaczy, uciekaj dziewczynko, uciekaj dziewczyno. No, po polsku. Ona do mnie, fuck Jessie, fuck! No jeśli według ciebie run, bitch, run, to znaczy uciekaj dziewczyno, to w takim razie mi jest brak słów na ten film. Ja nie wiem, co ja mam tutaj mówić. To jest po prostu jakieś dno dna. Ja nie wiem, czy to jest prowokacja, czy on kurwa tak serio. Czy istnieją tacy ludzie, tacy popierdoleni ludzie? Oni istnieją naprawdę na naszej ziemi, na naszej planecie? Na planecie zwanej Ziemia istnieją tacy ludzie, którzy krzyczą run, bitch, run do kogoś w Polsce, kurwa, na ulicy? I jeszcze myślą, że run, bitch, to jest uciekaj dziewczyno? Kurwa, no... Ja, wyobraźcie sobie, ja idę sobie po ulicy, zadowolony Serafin idzie. Widzę, że za dziewczyną idą jacyś napakowani faceci. I mówię do niej, uciekaj suko! Biegnij suko! Uciekaj ty dziwko, uciekaj! No nie. No po prostu kurwa no nie. Wydaje mi się, że ona bardziej by się przestraszyła mnie, krzyczącego, uciekaj dziwko, biegnij ty suko! Niż tych ludzi, którzy za nią szli, tych napakowanych po siłce. Suka poznała mnie chyba. No, słuchaj, jednak ona tak śmiała w ogóle powiedzieć do mnie. Do mnie? It's me? Me? No, tak się wydarzyło dzisiaj. W ogóle jestem zdenerwowany, to tak dzisiaj szybko mówię, bezskładnie i w ogóle paranoja jakaś. Skandal! Tragedia! No, a w ogóle chciałam pozdrowić Pigiego. Pigi, pozdrawiam cię. No. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Nie wiem, kto to jest Piggy. Nie wiem, dlaczego Jessie go pozdrawia.
Nie wiem, kto to jest Piggy, ale Piggy, współczuję ci, kurwa, że masz kontakt z tym człowiekiem. Współczuję ci, że on cię pozdrawia w ten sposób. Piggy. It's me. It's me. Pozdrawiam cię, Piggy. Wydaje mi się, że jeżeli ja bym tak kogoś pozdrowił na filmie, to kurwa nigdy mnie już nigdy w życiu nie obejrzał. Chociaż nie, może to właśnie działa w drugą stronę, że jakbym zaczął być taki jak on, to właśnie więcej ludzi by mnie oglądało. Ty, może zacznę? It's me, Serafin, wasz ulubiony kociak. Opowiem wam dzisiaj sytuację, która mnie spotkała. Otóż idę sobie ulicą i przede mną szedł pan, prawda? Szedł pan, a za mną szła jakaś pani. I ja skręciłem w lewo, a ta pani dalej szła za tym panem. Więc ja z drugiej strony ulicy zacząłem do niego krzyczeć. Zacząłem do niego krzyczeć: run, motherfucker, run, motherfucker. I on powiedział do mnie: fuck you, Serafin, no chuj mnie poznał. Poznał mnie chuj. I ja do niego krzyczałem: uciekaj, matko jebco, uciekaj! I on nie uciekł, no i powiedział mi: fuck you, Serafin. No, ma motherfucker mnie poznał, ale do mnie tak powiedzieć? It's me! Dobra, jednak nie dla mnie taka robota. Ja dziękuję wam bardzo, że przetrwaliście do końca tego filmu. Ja już nie dam dłużej rady. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie i czy w ogóle spotykacie takich ludzi na co dzień. Ponieważ to jest dla mnie fenomen, że tacy ludzie kurwa istnieją. To jest jakiś szczyt. To mój mózg tego nie ogarnia, rozumiecie? Tu jest mój mózg, a takie rzeczy są tu. I ja nie mam szans tam po prostu dostrzec tego. Dostrzec tych rzeczy. Nie wiem. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, żeby skomentować, żeby wejść na Facebooka i kliknąć lajka. I mam nadzieję, że widzimy się na Serafin Tour 2015, który w zasadzie już trwa. I do zobaczenia. Wszystkie linki do wydarzeń macie w opisie i tam możecie kupić bilet w swoim mieście i w ogóle wszystko wiecie. Więc kupujcie bilety. I w Lublinie będzie Wojtas. Wiecie o tym? Wojtas będzie w Lublinie. Na razie, cześć!